Telewizja w Polsce.pl, gorące pytania. Dyta Hołdyńska. Witam i zapraszam. Nasz gość niezmiennie, Piotr Mylet, rzecznik rządu. Dzień dobry. Panie ministrze, zgodnie z zapowiedzią pytam w takim razie o rekonstrukcję rządu. Przed wyborami jeszcze Jarosław Gowin na łączeniu Skype'owym w naszym studiu, bo pandemia, mówił w ten sposób. Po wyborach należałoby pomyśleć o rekonstrukcji rządu, należałoby się zastanowić nawet nad liczbą ministerstw, czy liczbą ministrów zasiadających w resortach. Z dziś. Dzisiaj Gowin dla TVN 24 nie widzę żadnych powodów, dla których mielibyśmy wymieniać premiera Morawieckiego. Skąd w ogóle takie pytania? Czy jest coś na rzeczy? Czy pan premier obawia się wymiany, ja rekonstrukcji rządu? Jak rozumiem, to są pytania, które gdzieś tam padły ze strony dziennikarzy, więc w odpowiedzi, na to, w odpowiedzi na to pan premier Gowin o tym mówił. Natomiast zmiany premiera oczywiście nie będzie. Natomiast kwestia rekonstrukcji, kwestia ewentualnych zmian w rządzie, to do takich rzeczy zawsze trzeba być gotowym, zawsze każdy minister może się spodziewać, że może czekać go dymisja czy zmiana stanowiska. Natomiast w tej chwili nie ma żadnych decyzji co do formuły ewentualnych zmian. My w tej chwili na pewno musimy przejrzeć harmonogram przede wszystkim prac legislacyjnych, to znaczy to w jakim tempie i które ustawy z tych zapowiedzianych jeszcze jesienią zeszłego roku będziemy wdrażać i ewentualnie pod to dostosować strukturę rządu. Natomiast jeszcze takie decyzje nie zapadły. Decyzje nie zapadły, ale pomysł gdzieś chyba rzucony jest, skoro przed wyborami jeszcze rozprawiali o tym politycy, no ważni politycy, bo Jarosław Gowin jest no, jednym z liderów Zjednoczonej Prawicy. No tak, ale pamiętajmy o tym, że tak jak mówię, takich zmian można się spodziewać w każdym czasie. Zresztą przykład zmiany na stanowisku wicepremiera. Przecież pan premier go zrezygnował. Wicepremiera w międzyczasie została Jadwiga Milewicz, pan minister Murdzek, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, więc no takie rzeczy zdarzają się po prostu w normalnym cyklu. Dokładnie no na, wice, na stanowiskach wicemistrów też były pewne rotacje, więc ja bym tutaj nie przywiązywał do tego jakiejś wagi w tej chwili. Tak jak mówię, na pewno będzie taka analiza przeprowadzona. A czy rekonstrukcja będzie dokonana i w jakim czasie to jeszcze decyzje nie są podjęte. A czy ta walka pomiędzy plemionami zjednoczonej prawicy nadal istnieje? Czy rząd, czy pan premier, czy pan osobiście może ma żal do Jarosława Gowina za to, co się wydarzyło z wyborami? Ja wolałbym, żeby wybory oczywiście odbyły się w maju, była to formuła bezpieczna w wybory korespondencyjne. W związku z tym żałuję, że musieliśmy jeszcze kolejne później dwa miesiące czekać na wybory. Też emocje społeczne z tego powodu bardzo mocno no, zaostrzyły się, więc myślę, że mogliśmy skończyć tę kwestię w maju. Ale oczywiście przede wszystkim jesteśmy bardzo zadowoleni, że ostatecznie ten wynik jest korzystny dla pana prezydenta, więc myślę, że nie ma co już rozpaczać na tym, co było wcześniej, ani jakoś szczególnie do tego Ważne, że możemy kontynuować rządy wspólnie z panem prezydentem i zmieniać Polskę. No ale właśnie, kilka osób mówiło w ten sposób: Radosław Sikorski, czy nawet Władysław Kosiniak, Kamesz Szymon Hołownia, byliby trudniejszym przeciwnikiem dla prezydenta Andrzeja Dudy w drugiej turze. Tutaj pewnie trudno to jednoznacznie przeanalizować, ponieważ sam Władysław Kosiniak, Kamysz, faktycznie w pewnym momencie nawet wydawało się, że ma szansę wejść do drugiej tury, a skończył na poparciu nieco ponad dwuprocentowym. W związku z tym, tak jak widać, te symulacje, te przewidywania są obarczone ogromnym ryzykiem, jeżeli chodzi o, o weryfikację tego. Rafał Trzaskowski był w drugiej turze i Rafał Trzaskowski w tej drugiej turze przegrał. Mam wrażenie, że jakby był kto inny kandydatem, to ten wynik tak czy tak skończyłby się Pozytywnie dla pana prezydenta. No a ostatecznie tak wyszło, że Szymon Hołownia nie dostał się do drugiej tury, czyli nie miał szansy zmierzenia się z panem prezydentem. Tuż przed końcówką tej drugiej tury obserwowaliśmy takie umizgi, można powiedzieć, mruganie okiem do elektoratu Konfederacji, i to z obu stron tak naprawdę, choć wypowiedzi bardzo różne z obu stron padały wcześniej pod adresem konfederacji. No najbardziej zaskakująca chyba była ta wolta Rafała Trzaskowskiego, który między innymi mówił o tym, że poszedłby. W Marszu Niepodległości, kiedy wcześniej, no właśnie, po pierwsze, brylował trzykrotnie na Marszu Równości w Warszawie, de facto udzielił patronatu prezydenckiego temu wydarzeniu, jako prezydent stolicy. No i wcześniej Hanna Gronkiewicz-Walc nie, nie chciała pozwolić decyzją sądu. Dopiero uznano, że te, to wydarzenie będzie legalnie zorganizowane w Warszawie. Rafał Trzaskowski też pisaliśmy o tym w tygodniku sieci piórem Marcina Wikło i Marka Pyzy między innymi mówił o tym, że za hasła jakie padają na marszu niepodległości należałoby karać czy też rozwiązywać ONR jak pan teraz dzisiaj na to patrzy panie ministrze no Krzysztof Bosak mówi to głosy naszych wyborców zadecydowały o wygranej prezydenta. Przede wszystkim myślę, że głównym problemem dla którego przegrał Rafał Trzaskowski była kwestia wiarygodności i to na, na wielu poziomach. you <laughs> Była problematyczna. Z jednej strony wszystkie programy społeczne, które wcześniej podważał, później stawał się ich rzekomym obrońcą, nawet występował z nowymi. Tak samo tutaj w przypadku Marszu Niepodległości. Wcześniej chciał delegalizować, blokował ten marsz, uważał, że to albo on albo jego środowisko polityczne wprost nazywało faszystami te grupy, a później jakby chciał się przytulać do tych grup. Więc no, ta wiarygodność myślę była znikoma i dlatego mm -hmm. taki wynik. Natomiast oczywiście my z racji na swoje działania, w tym obszarze patriotycznym nazwijmy to tą wiarygodność zdecydowanie dużo większa mieliśmy. I tutaj poparcie dla Andrzeja Dudy było ze strony Roberta Winnickiego, choćby w ostatnich dniach w mediach społecznościowych, ale także ze strony Roberta Bąkiewicza, czyli szefa Stowarzyszenia Marszu Niepodległości. Natomiast są takie zarzuty, choćby ze strony właśnie Donalda Tuska, również na wspomnianym Twitterze, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało teraz zniszczyć konfederację. Donald Tusk myślę, że zrobił chyba wszystko, co się dało, żeby spróbować tutaj wbić kolejny klin pomiędzy, pomiędzy środowisko prawicowe, natomiast myślę, że osiągnął zupełnie odwrotny efekt, bo akurat wiarygodność byłego premiera w tym zakresie jest nie największa. W związku z tym nikt nie chce nikogo tutaj skreślać ze sceny politycznej. My jesteśmy otwarci na współpracę i to prezydent Andrzej Duda w ostatnim tygodniu kampanii też podkreślał, zarówno w stronę Konfederacji, zarówno w stronę PSE. W celu, że z rozsądnymi ludźmi w ważnych sprawach dla Polski należy współpracować, bo wiele tych postulatów, czy to Konfederacji, czy Polskiego Stronnictwa Ludowego, wpisuje się w program Prawa i Sprawiedliwości. Na przykład? na przykład kwestie związane, kwestie patriotyczne po stronie Ruchu, po stronie Konfederacji, tej części Narodowej Konfederacji, czy jeżeli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe w zakresie rolnictwa, bo przecież my, zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i PSL mówi o kwestii związanej z dopłatami. Do rolnictwa z ważnym obszarem właśnie wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej, z kwestią pomocy obszarom wiejskim czy mniejszym miastom i miejscowościom, że ten rozwój powinien w inny sposób wyglądać. W związku z tym to są postulaty, które bez wątpienia, gdyby odejść od emocji politycznych i etykiet partyjnych, dałoby się wspólnie realizować. To może zaprosić Krzysztofa Bosaka do pałacu i z nim o tym porozmawiać, bo. Ja nie wiem, czy pan prezydent nie wykona w ogóle gestu do wszystkich pozostałych też członków, przecież pozostałych kandydatów. Oczywiście w ramach kampanii wyborczej mogłoby być to różnie odebrane. Teraz myślę, że też zupełnie inaczej będzie wyglądało w sytuacji, gdy, gdy pan prezydent już uzyskał reelekcję i dalej będzie przez pięć lat prezydentem. Choć Krzysztof Bosak właśnie na tym finiszu kampanii wyborczej mówił, że nie siada się do stołu, nie negocjuje się z takim środowiskiem, że jest to no niewiarygodne, jeżeli chodzi o postulaty tej właśnie właśnie formacji mówił między innymi o, aborcji mówił o kwestiach ideowych No bardzo często które były zresztą elementem kampanii wyborczej Konfederacji. Oczywiście, Konfederacja ma pewne postulaty, które wychodzą poza, poza program prawa i sprawiedliwości, ale nie ma żadnego problemu, żeby usiąść i porozmawiać o tym, co nas łączy i realizować pewne idee, również wpisane w program Konfederacji czy Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy innych partii politycznych. Przecież my w niektórych sprawach głosujemy nawet wspólnie, czy z nami głosuje na przykład nawet lewica w niektórych projektach społecznych, w związku z tym nawet Platforma Obywatelska, gdy, mm -hmm. gdy faktycznie widzą, że to to są dobre projekty, więc naprawdę myślę, że ten element polaryzacyjny powinien nieco odejść na bok. Tym bardziej, tak jak mówię, że przez trzy lata wyborów żadnych nie będzie. Mam nadzieję, że to trochę mimo wszystko te emocje obniży. Jaka była ta kampania? Mówił Pan, Panie Ministrze, o tym, że bardzo mocno te emocje zostały rozchłuszczane właśnie po tym, jak wybory miały się odbyć 10 maja, że później dostło, doszło do tej eskalacji. Czy rzeczywiście obserwowaliśmy brutalną grę i z której strony? Zdecydowanie ta kampania była jedną chyba z najtrudniejszych po 1989 roku. Oczywiście każda ze stron będzie mówiła, że to ta druga atakuje, natomiast no popatrzmy, jak został bezpardonowo zaatakowany chociażby pan prezydent Andrzej Duda w kontekście łaskawienia, czy w kontekście wielu innych tematów, które naprawdę zostały, no ich eskalacja była nieproporcjonalna, absolutnie zmanipulowane informacje bardzo często. No ale w czasie kampanii wyborczej takie rzeczy też się po prostu zdarzają. Cieszę się, że pan prezydent też to wytrzymał, bo to naprawdę nie jest łatwo, gdy bardzo szeroki atak frontu medialnego, politycznego następuje, a pan prezydent trzymał gardę i tutaj był w stanie dalej kontynuować kampanię i pokazywać, jaka jest prawda. Kampania wyborcza także w tej dobie pandemii. Czy uważa pan, panie ministrze, na dzisiaj, że rząd zrobił wszystko, by uchronić Polaków? To jedna rzecz przed wzrostem liczby zakażonych osób, przed wzrostem liczby ofiar śmiertelnych koronawirusa, ale także czy to wszystko było potrzebne? Dzisiaj no ludzie mówią po prostu w ten sposób, po co zamykałam ten zakład fryzjerski, kiedy teraz w zasadzie go otwieram, liczba zakażonych taka sama. A to porównajmy sobie liczby w innych krajów. Polska ma nawet do 30 razy mniej ofiar niż niektóre kraje Europy Zachodniej. W związku z tym to jest najlepsza statystyka, żeby pokazać, czy te działania były efektywne. Na pewnym etapie rozwoju epidemii, te działania w zakresie ograniczenia funkcjonowania gospodarki, w ogóle ograniczeń epidemicznych, były bardzo zasadne i uratowały Polskę przed trudną sytuacją. A teraz, gdy instytucje państwa mają sprawdzone procedury, gdy jest też więcej środków, które pomagają leczyć, w trakcie już zachorowania. Przecież tutaj medycyna nie stoi w miejscu, tylko szukamy nowych rozwiązań i sposobów na ratowanie tych osób. Sytuacja wygląda inaczej, dlatego zdecydowaliśmy się już otworzyć tam, gdzie, się to, gdzie to jest możliwe, i racjonalne gospodarkę. I najlepszym dowodem na to, że to były racjonalne działania uzupełnione o tarczę finansową i tarczę antykryzysową. Jest to, że Komisja Europejska pokazuje, że Polska ma szansę wyjść z kryzysu gospodarczego najlepiej ze wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej. To prawda, choć ten spadek. PKB szacowany na około 4% w tym drugim kwartale 2020 roku. To odbicie ma być widoczne w 2021. Dopiero czy my jesteśmy w stanie zrobić coś lepiej, szybciej? W tej chwili kolejny taki element to jest błąd bon turystyczny, czyli pomoc branży turystycznej. Jutro Sejm będzie rozpatrywał już ostatecznie ten projekt, i, i to jest kolejny mm -hmm. strumień finansowania w, w przypadku kryzysu. Zawsze można zrobić coś lepiej, ale porównujmy się do innych krajów i się okazuje, że my pod tym kątem wyszliśmy o wiele lepiej niż najbogatsze mm -hmm. kraje na świecie. Wzrost bezrobocia jest o wiele, wiele niższy niż w najbogatszych krajach, takich jak Stan Zjednoczone, Francja czy inne kraje Europy Zachodniej w związku z tym w związku z tym no porównujmy się do innych krajów i to porównanie wypada dla Polski bardzo korzystnie. Panie ministrze, ostatnie, ale nie najmniej ważne pytanie, bo jeżeli spojrzymy na te geografię wyborczą, ale też na rozkład wiekowy tych, którzy głosowali na Zjednoczoną Prawicę, którzy oddali głos na Andrzeja Dudę de facto, no to taki ubytek spory jest widoczny właśnie u najmłodszych do 29 roku życia. rozmawiając z politologami między innymi profesorem Waldemarem Paruchem on twierdzi że to takie osoby jeszcze nie mają ugruntowanych poglądów więc właśnie do nich należałoby się uśmiechnąć z ofertą żeby ich przekonać do prawa i sprawiedliwości to jest zadanie na kolejne pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy ale także na kolejne na te pozostałe lata i kolejne zobaczymy jaki będzie wynik rządów zjednoczonej prawicy natomiast pytanie czy jest jakiś pomysł jak przekonać młodych czy będzie jakiś program co z mieszkaniem plus które być może że niektórych zawiodło. Tu jest kilka aspektów. Z jednej strony oferta programowa, czyli takie realne działania, które podejmujemy, i tutaj w tym obszarze mamy chociażby podatek zerowy dla młodych. W związku z tym to się zrealizowało, ale ma pani rację, że jeden z ważnych elementów jest nowy program mieszkaniowy i my w tej chwili finalizujemy kwestie związane z, nowa, z nowym programem mieszkaniowym i on niebawem powinien zostać przedstawiony. Natomiast drugą kwestią i myślę ważniejszą w tego typu sytuacjach jest umiejętność formułowania. Tym, przekazu i taka nazwijmy to przekaz kulturowy, pop kulturowy czyli umiejętność dotarcia do osób młodych zupełnie inaczej skonstruowany niż to miało miejsce dotychczas w klasycznej polityce i to jest wyzwanie przed którym stoimy, bo to jest kwestia tego w jaki sposób opowiedzieć to wszystko co robimy tylko w sposób przystępny dla osób młodych, które nie znają innej polski, nie znają polski w takiej której jest wysokie bezrobocie, nie znają Polski w której, nie tak w której są permanentne konflikty polityczne, wybory co kilka lat duża inflacja po prostu takie nie, Polski nie znają i całe szczęście mam nadzieję, że nigdy nie będą takiej Polski musieli mm -hmm. widzieć, ale to oznacza, że musimy w inny sposób formułować ofertę i to jest wyzwanie i pewnego rodzaju też wnioski, które należy wyciągnąć z tej kampanii wyborczej. Piotr Miller, Rzecznik Rządu, bardzo dziękuję Panie Ministrze dziękuję że, za tę rozmowę, za wizytę w naszym studiu. Dziękuję raz jeszcze i Państwu dziękuję za uwagę. Za chwilę kolejny punkt programu. Publicyści, tym razem znane nazwiska, gorące pytania, zapraszam.